Niewolnik Józef. Józef i jego bracia. Jakub miał 12 synów. Każdy na swój sposób był cenny dla ojca, ale przedostatni syn, Józef, zyskał jego szczególną miłość i względy, bo kochał Boga i bliźnich. Starsi bracia nie lubili Józefa i zazdrościli mu. Kiedy ojciec podarował swojemu ukochanemu synowi piękną, kolorową szatę, bracia jeszcze bardziej zaczęli mu zazdrościć. Józef jakby nie zauważył ich wrogości i kochał wszystkich swoich domowników. Pewnego razu Józef zobaczył we śnie, jak on i jego bracia pracują przy żniwach i wiążą snopki. I oto snop Józefa stał wyprostowany, a snopy braci stanęły wokół i kłaniały mu się. Kiedy bracia usłyszeli o tym śnie od Józefa, byli oburzeni. Czyżbyś ty miał królować nad nami? Po tym wydarzeniu jeszcze bardziej znienawidzili swojego brata. Józef wkrótce miał kolejny dziwny sen i opowiedział go swoim braciom oraz ojcu. Śniło mi się, że słońce, księżyc i 11 gwiazd pokłoniło mi się. Wtedy ojciec oburzył się i zganił syna. Czyż ja i twoja matka i twoi bracia mamy przyjąć, aby pokłonić ci się do ziemi? Pewnego dnia Jakub poprosił Józefa, aby zaniósł jedzenie braciom pasącym stado daleko od domu. Józef z radością zgodził się i spełnił tę prośbę. Po długich poszukiwaniach Józef w końcu znalazł swoich braci. Oni już z daleka go zobaczyli i zaczęli zastanawiać się, jak go zabić. Nie zmieniły ich nastawienia pełne miłości i radości oczy Józefa. Zazdrość i nienawiść zaślepiły ich serca. Tylko jeden z braci, Ruben, przestraszył się i powiedział: nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do studni na pustyni. Wtedy bracia zdjęli kolorową szatę z Józefa i wrzucili go do wyschniętej studni. Nie zwracając uwagi na jego jęki i cierpienia, źli bracia zasiedli do posiłku, który przyniósł im Józef. Nagle w oddali zobaczyli karawanę wielbłądów i ludzi, którzy zmierzali w kierunku Egiptu, aby sprzedać tam balsam i wonne korzenie. Wtedy Judzie przyszło do głowy, żeby sprzedać im Józefa za 20 srebrników. Pozostali bracia zgodzili się i w ten sposób Józef został sprzedany jako niewolnik. Potem, kiedy już pozbyli się Józefa, zabili koziołka, ubrudzili w jego krwi szatę Józefa i posłali ją ojcu. Jakub uznał, że Józefa rozszarpał dziki zwierz i gorzko zapłakał. Nikt nie był w stanie go pocieszyć. Bracia Józefa żyli w strasznym grzechu. Nie myśleli o tym, że Pan Bóg wszystko widzi i przygotowuje dla tych, którzy go nienawidzą, ciężkie doświadczenia i kary. A dla tych, którzy go kochają i są mu wierni, wielkie błogosławieństwa. Na podstawie pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdział 37 oraz psalmu 105, werset od 10 do 17. Drogi słuchaczu,
Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.